wyciąć teraz w Kościele w największą świętą pamiątkę największego cudu Chrystusa zmartwychwstania pańskiego. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Tym okrzykiem wzywa nas dziś liturgia do radości z powodu zwycięstwa naszego Pana nad grzechem, śmiercią i szatanem. Mamy prawo się radować, bo Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Obdarzeni życiem zmartwychwstałego Zbawiciela w sakramencie Chrztu Świętego mamy codziennie umierać dla grzechu, aby żyć w duchu prawdziwej wolności dla chwały Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Msza święta dzisiaj obecna w języku łacińskim, zawsze w drugą niedzielę miesiąca, jest odprawiana za zmarłych lokatorów z ulicy Pogodnej numer 8 i 6. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć na świętej ofierze, przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy.
przybył do Cezarei, do domu rzymskiego setnika Korneliusza, przemówił w tłustym wywodzie. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, od ciepły głosi miany. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i ustrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co działa w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świat, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Pokażmy wzroście wspólnie, odpowiadamy śpiewając słowo Alleluja. Dziękuję Panu, moje Boże, bo łaska Jego Pana wielu. Żywego już Pana widziałam, ruch pusty i światłów anielskich i odzież pusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o król zwycięstwo, bądź nam miłościwy.
było ciemno. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące inna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna na chustkę, która była na jego głowie. Leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jedno miejsce. Wtedy wszedł do wnętrza także i drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu. Ujrzał i wierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Oto Panie. Amen.
Módlcie się na wywodę waszych ofiary, w Ojciec Wszechmogący. Domino, Domino, Domino,
Thank you.
pregata nostra, servitele grezie și cuvânt. Te am pe secundul potutate în doar față și mare, cu adunări și ferici. Vivi vise drepta și secula secular. Thank you.
Jego zmartwychwstania zaśpiewajmy Cantum Ergo Sanctorum.